Nie przesłyszeliście się. Kobieta chodząca do pracy nie żyje ze swoim mężem. Swojego męża widzi 3-4 godziny dziennie, a pozostały czas przebywa ze swoim władcą niewolników. Ona jest niewolnicą, która wynosi swoją energię życiową z domu gdzie indziej. Nie, przyjaciele, normalna kobieta powinna pomagać wyłącznie swojemu mężowi. Wszelkie jej wysiłki powinny być nakierowane na męża. I tylko wtedy będzie u nich dobrobyt. A inaczej mamy sytuację absurdalną. Załóżmy, że mężczyzna prowadzi jakąś firmę. To kobieta powinna pomagać tylko jemu, jego interesom. Ona będzie w niego wkładać swoją energię. W przeciwnym wypadku istnieje na przykład rodzina, szef żony będzie miał problemy zdrowotne, a chorować będą wasze dzieci. Nigdy się nad tym nie zastanawialiście? To jest prawo energii. Ten, który ją karmi, ten, kto daje pieniądze, jest dla niej, jakby to ująć w słowa, kręgosłupem, fundamentem jej życia. A ten, kto z nią śpi w jednym łóżku, jest tylko dopełnieniem. W tym niestety tkwi problem, przyjaciele. Dlatego kobieta nigdy nie powinna pracować u kogoś, jeśli chcecie rodzić własne dziecko. W przeciwnym przypadku kobieta rodzi dziecko swojego szefa. Oczywiście nie chodzi o sens fizjologiczny, lecz energetyczny. Nawet jeśli szef będzie zupełnie szpetnym impotentem, to i tak rodzicie jego dziecko. Dziecko będzie podobne do niego.